takich przedmówcach, drodzy Państwo, mam tremę. Pan dyrektor Andrzej Seweryn tak pięknie śpiewał. Pomyślałam, że może, bo ja jestem z wykształcenia muzykiem, może zaśpiewam, ale postanowiłam, że zaśpiewam Państwu, jak przyjedziecie do Malborka. 2 tygodnie temu otrzymałam nagrodę przyznaną przez Radę Gospodarczą Miasta Malborka w kategorii Malborski Mistrz Biznesu. To był fachowiec roku. Drodzy Państwo, kiedy otrzymałam wiadomość o nominacji, przeczytałam list, uwierzcie mi, łzy popłynęły mi po policzkach. Sama nominacja była dla mnie już ogromną nagrodą. Podobnie zareagowałam na wieść o nominacji do programu Mistrz Mowy Polskiej. Dlatego chciałabym Państwu podziękować z całego serca, że jestem dzisiaj w tym pięknym miejscu, wśród wspaniałych osób, wśród fachowców, bo o nich przed chwilą mówiłam, i autorytetów w swoich dziedzinach. Kiedy byłam młodą dziewczyną, marzyłam o tym, żeby zostać aktorką. Moje marzenia z różnych powodów nie zostały zrealizowane, ale powiem Państwu nieskromnie, że dzisiaj nie jeden aktor mógłby pozazdrościć mi sceny i scenerii Zamku Malborskiego. Oprócz wielu zajęć, które na co dzień wykonuję, moją pasją jest przewodnictwo. Od 22 lat jestem przewodnikiem na Zamku Malborskim, chociaż nasze koło, Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich ma bardzo długą tradycję. W tym roku będziemy obchodzić 65-lecie naszej działalności. W skład koła wchodzą osoby o różnych profesjach, dla których zamek jest odskocznią od pracy, od codzienności. Dlatego na naszych odznakach widnieje napis Amor meus castrum, czyli zamek moją miłością. Drodzy Państwo, pan Marek Stokowski, pisarz, poeta, kustosz Zamku Malborskiego, pięknie mówi o zamku, że jest to trudna księga. Księga do czytania, ale księga znaków sekretnych, a naszym zadaniem jest nauczyć Państwa czytać te znaki. Dlatego z całą odpowiedzialnością śmiem twierdzić, że przewodnicy powinni być ambasadorami polskiej, pięknego polskiego języka. Pewnie większość z Państwa nie wie o tym, że od wielu lat w Zamku Malborskim w wieczornej odsłonie można zobaczyć spektakl pod tytułem Światło i Dźwięk. Widowisko, podczas którego można usłyszeć głosy wybitnych aktorów, między innymi wielkiego mistrza Gustawa Holoubka. Ja celowo użyłam sformułowania wielkiego mistrza, ponieważ jest to określenie dla najwyższego dostojnika zakonanego w średniowieczu. Pierwszy mistrz mowy polskiej, Gustaw Holoubek, do dzisiaj przemierza przez rozświetlone krużganki nocnej iluminacji Zamku Malborskiego, żeby przypomnieć nam wszystkim o pięknej, poprawnej polszczyźnie, która jest naszym dziedzictwem kulturowym. Dziękuję Państwu bardzo.